publiczność. Apel poległy. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Mieszkańcy ziemi małogoskiej. Rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu tutaj w Małogoszczu, aby oddać cześć żołnierzom powstańcom, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny, a ich prochy spoczywają w wielu, często bezimiennych mogiłach na terenie całego kraju. Oddajemy hołd powstańcom, którzy przeżyli powstanie i zmarli jako sędziwi bohaterowie, a nieliczni z nich doczekali się skrzynia wolnej i niepodległej Polski w listopadzie 1918 roku. Chyląc w pokłonie głowy przed mogiłami powstańczymi, wzywam do apelu konspiratorów z roku 1861 i 1862, organizatorów Polskiego Państwa Podziemnego, których działania przybliżyły dzień wybuchu zrywu narodowego. Wzywam głównych twórców Organizacji Narodowej w Małogoszczu, księdza proboszcza Nestora Bierońskiego, Kajetana Bocheńskiego, Antoniego Chylińskiego i Napoleona Rzewuskiego z Kozłowa. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Piotr Kamiński, Karol Legut, Antoni Morąg, Maciej Patkowski, Marcin Pakaszewski, Kazimierz Pakaszewski, Andrzej Polit, Wojciech Stawski. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Was wołam, dowódcy powstania, generale Marianie Lankiewiczu, generale Antoni Jeziorański, generale Józefie Śmiechowski, pułkowniku Dionizy Czachowski, pułkowniku Piotrze Ulatowski, pułkowniku Ignacy Grudziński, pułkowniku Tomaszu Winnicki, kapitanie Józefie Dąbrowski, kapitanie Stanisławie Jaszowski, rotmistrzu Napoleonie Zygmuncie Rzewuski. Ciebie wołam, Anno Henryko Pustowojtówno, któraś wykazała się nadzwyczajną odwagą na polu bitwy pod Małogoszczem. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Was wołam, bohaterowie bitwy pod Małogoszczem, którzyście walczyli i ginęli w pamiętnym dniu 24 lutego 1863 roku. Was wzywam, żołnierze oddziałów generałów Lankiewicza i Jeziorańskiego, których krew wsiąkła w skiby pól małogoskich. Do was wołam, ułani kapitana Jaszowskiego, których szarża na małogoskim polu pod Kartaczami wroga otworzyła braciom drogę odwrotu ku wiernej rzece. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Was wołam, bohaterscy powstańcy polegli w bitwie 16 września 1863 roku, przez lata zapomnianej, pochowani w bratnej mogile. Was wzywam, bezbronni mieszkańcy Małogoszcza, zamordowani przez Rosjan 24 i 25 lutego 1863 roku. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Do was wołam! Uczestnicy powstania styczniowego polegli w walce, zmarli z odniesionych ran, stracone w miejscach kaźni, zmarli na zesłaniu w dalekim Sybirze. A także powstańcy, weterani spoczywający na cmentarzach całej Polski i Europy. Do was wołam powstańcy z 1863 roku, pochowani na wzgórzu cmentarnym Babinek. Kacper Bazylewicz, Piotr Józefowicz, Józef Nowakowski, Jan Saski i Edward Skibiński. 158. rocznicę Powstania Styczniowego, wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej składam wam cześć i hołd pamięci. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Po apelu! Do sygnału! Baczność! Prezentuj broń! Thank you.
Żyj, kolego, a w twym grobie niech się Polska przyśni tobie. Do nogi, broń! Po sygnale! Spocznij!